Jeżeli myślimy o kuchni włoskiej, co jest najważniejsze? Co króluje? Pomidor, prawda? Tyle rodzajów istnieją, czy do sałaty, do sosy, do różnych rzeczy. Ważne jest dobrać go dokładnie. On musi być jędrny na przykład do sałaty, żeby nie się rozpadł. On musi być lekkie słodkawy do sosu. To są różne triki, które mamy w kuchni i które też można korzystać w domu. Chyba pomidor jest najbardziej szlachetny owoc, który używamy jako warzyw. No i tutaj mamy ciekawostki hiszpańskie, w końcu figi, prawda, której uwielbiamy w Hiszpanii. A to też jest figa. Mówimy do niej opuncja albo figa kaktusowa, bo ona rośnie w kaktusie, a to rośnie na drzewo. I co możemy robić z tego? Jako owoc, oczywiście, że tak, ale na sałacie to jest pyszny, ale również sosy. Na przykład ja uwielbiam robić comber jagnięce z figami. Jak sprawdzić, czy owoce ogólnie są dojrzałe i będą smaczne i słodkie? Dotykajmy ich, ale bardzo delikatnie. Jeżeli są oni lekkie, miękkie. Jeżeli są twarde, oczywiście nie się nadają. Ale błagam, nie ciśniemy mocno, bo zepsujemy owoc. Grecja słynna z owocami morza i ryby, prawda? Ale nie tylko. Różne rodzaje serek, które można przygotować na sałacie. Można zapiekać, można gotować z nimi. To jest niesamowite. Z oliwkami, z pomidorem, który pokazaliśmy. I myślę, że bogactwo, które ma Grecja, jest bez końca. Ciekawe, gdzie jesteśmy teraz, prawda? We Francji w końcu. Francja nie jest słynna tylko z serami i różne rzeczy, tylko że również z owocami morza. Mule na północ Francji, prawda? A tu mamy clams, który można jeść na gotowo, można na surowo też otworzyć jak ostrych i po prostu sok z cytryną, to jest pyszne. Ja myślę, że bogactwo z owocami morza, które mamy we Francji, to jest niesamowite, smaczne. 23. urodziny Makro. I co widziałem dzisiaj, spacerując po hali, wybór produktów jest niesamowity. Ja myślę, że każdy będzie w stanie wybrać coś dla siebie i gotować coś smacznego.